Bardzo dziękuję, dziękuję za głos, dziękuję za zaproszenie, dziękuję Państwu, że tak licznie przybyliście. Dzisiaj nie wypada powiedzieć dzień dobry, powiem słowa Ukrainie. W czwartek w zeszłym tygodniu zmieniliśmy trochę zwyczaje, już nie ma. Dzień dobry. Moje nazwisko Wójkowska, pracuję w Katedrze Mikrobiologii. Byłam koordynatorem pierwszego w Polsce badania dotyczące zakażenia w opiece długoterminowej. Prowadziliśmy te nasze badania w Krakowie 15 lat temu, już po raz pierwszy takie badania przeprowadziliśmy. Dzisiaj opowiem, jakie są nasze plany dotyczące tego, co w zakresie opieki długoterminowej i mikrobiologii, no bo jako Katedra Mikrobiologii, czyli nadzoru nad zakażeniami, chcielibyśmy Państwu zaproponować. Czy ktoś ma pomysł, co na zdjęciu? No, jakiś? Odcisk palca. Dla Państwa to odcisk palca, ja jestem mikrobiologiem, to ja powiem, że to jest troszkę białkowo-lipidowa z mikrobiotą skóry. To nie jest żaden odcisk palca. Dla mnie to jest mikrobiota skóry, dlatego że skóra ma bardzo swoją własną, prywatne życie związane z ogromną ilością drobnoustrojów, które żyją w niszy, jaką jest sucha skóra. Są to zarówno wirusy, bakterie, ale również na przykład takie drobno... Czy to świeci też? Nie wiem, przepraszam. Ale również takie drobnoustroje, takie jak nużeńce, które nie są bardzo drobnymi drobnoustrojami. Bardzo dobrze są widoczne i czasami powodują zakażenia w okolicy oka, mieszka włosowego, rzęsy. Dlaczego o mikrobiocie? Dlatego, że jest to ten element naszego życia, który jest z nami prawie od zawsze. My może go nie widzimy, ale gdybyśmy użyli takich bardzo wysublimowanych metod badawczych, to moglibyśmy je podglądnąć. Takie ładne zdjęcie pokazujące włos, który jest bardzo zdrowym włosem, ale intensywnie skolonizowany komórkami grzyba. Natomiast tutaj zdjęcie pokazujące warstwę rogową, czyli tą martwą warstwę naskórka, gdzie oprócz tych dużych komórek grzyba zielonych są takie bardzo drobniutkie, liczne komórki bakteryjne. I tych komórek bakteryjnych bardzo dużo w tych elementach anatomicznych, które są skolonizowane, mamy i określamy je mianem mikrobioty, jeżeli chodzi o małą niszę, czyli skórę, układ pokarmowy czy układ rodny, bądź mikrobią, jeżeli mówimy o całości naszych drobnoustrojów. A skąd się biorą bakterie w naszej mikrobiocie? Taki noworodek mały ma mikrobiotę? Nie ma jeszcze mikrobioty. Dopiero ją zbiera przez kilka pierwszych lat życia drobnoustroje, które dostaje od rodziców. Tutaj użyłam specjalnie rodziców. Dostaje w środowisku domowym, potem w środowisku szerszym, czyli w żłobku, w przedszkolu i dopiero około 4-5 roku życia mikrobiota dziecka staje się w miarę stabilną. Wcześniej jest bardzo dynamiczna, bardzo intensywnie się zbiera, ale bardzo dynamicznie się zmienia, natomiast kształtuje się dopiero w pierwszych godzinach po urodzeniu. Wcześniej zdrowo urodzony noworodek pokryty jest mazią płodową, która jest jeszcze substancją antybakteryjną. Przez kilka pierwszych godzin, dni zapobiega przypadkowym kolonizacjom. Dlaczego to jest takie ważne, żeby wiedzieć, że mamy mikrobiotę, czy mikrobiom ogólnie rzecz biorąc? Dlatego, że to, czy dochodzi do zakażeń u pacjentów u nas, zależy nie tylko od drobnoustrojów, jest informacja o tym, że drobnoustroje są ważne, nie tylko od tego, jak intensywnie te drobnoustroje w naszym środowisku się pojawią, ale w dużej mierze zależy od odporności organizmu. A czym jest odporność organizmu? Odporność organizmu to jest również obecność własnej, prawidłowej mikrobioty związanej na przykład z florą drobnoustrojową układu pokarmowego. Nie ma dobrostanu organizmu, nie ma dobrej odpowiedzi immunologicznej, nie ma dobrego poziomu odporności przeciwko zakażeniom bez prawidłowo funkcjonującego mikrobiomu, czyli prawidłowo funkcjonującej mikrobioty skórnej, jelitowej i innych układów. No i właśnie ta jelitowa, to proszę zwrócić uwagę, że tam co prawda mało wiemy jeszcze na temat mikrobioty jelitowej, bardzo dużo się tego dowiadujemy w przeciągu ostatnich lat, ale intensywnie funkcjonuje w naszej mikrobiocie jelitowej takie drobnoustroje, które znamy skądinąd, czyli znamy z wizyt u lekarzy, znamy z podręczników medycyny, jakim są na przykład laseczki gram dodatnie Clostridioides difficile. Kiedyś nazywaliśmy je Clostridium, w tym momencie raczej Clostridioides difficile. Nie jest to drobnoustrój obcy. Jest to w większości przypadków drobnoustrój, który w prawidłowo funkcjonującym układzie pokarmowym powinien u części pacjentów być.
tylko jest funkcjonujący dobrze mikrobiom, warunkuje to, że faktycznie pacjent będzie w dobrym stanie, będzie zdrowy, nie będzie raportował żadnych problemów związanych z układem pokarmowym, bo właśnie mikrobiom prawidłowo funkcjonujący o prawidłowym składzie jest tym warunkiem, który sprawia, że odporność naszego organizmu jest na dobrym poziomie i nie zagrażają nam zakażenia. Ja przepraszam za te rysunki, które Państwo będziecie widzieć, i te obrazki są w języku angielskim, a ja potem Państwu powiem, dlaczego są w języku angielskim, nie dlatego, że nie ma dostępnych po polsku, ale to jest, no tak troszkę z premedytacją tutaj się będzie pojawiać. To jest bohater naszego spotkania, czyli Crescudeiris difficile, tam u samej góry w mikroskopie skaningowym, elektronowym skaningowym. Tutaj na podłożu stałym Schedlera z krwią jest to hodowla z naszej katedry mikrobiologii, a tutaj z mikroskopu świetlnego pięknie wybarwione laseczki gram dodatnie. Ta hodowla była trudna do uzyskania, bo beztlenowcy, jakim jest Proschideides, niechętnie współpracują z nami na stale laboratoryjnym. Niestety czasami nawet obecność mikrobiomu, tylko nie zawsze prawidłowo funkcjonującego mikrobiomu, sprawia, że dochodzi do pacjentów do zakażeń. Jeżeli chodzi o układ pokarmowy, w Europie głównym czynnikiem zakażeń układu pokarmowego, zwłaszcza zakażeń związanych z opieką zdrowotną, to są w tym momencie zakażenia etiologii Crescudeiris difficile. Kiedyś to były raczej wirusy, ale to jest 15 lat temu. Od 15 lat raczej zmienił się ten nacisk, rotawirusy się wycofały, na to miejsce troszeczkę weszły norowirusy i bardzo intensywnie, długim krokiem weszły Crescudeiris difficile. Co to znaczy choroba Crescudeiris difficile? Biegunka o różnym stopniu natężenia, może to być biegunka łagodna, mogą to być objawy ciężkie, piorunujące, wymagające czasami hospitalizacji, czasami nawet zabiegów operacyjnych. Bardzo ważne jest, żeby szybko, efektywnie wdrożyć diagnostykę mikrobiologiczną. I tutaj z jednej strony medycyna bardzo nam pomogła, ponieważ możliwość od pewnego czasu mamy możliwość wykorzystania bardzo fajnych, specyficznych, tanich w obsłudze testów diagnostycznych, tak zwanych kasetkowych. Przy czym pewien problem jest, jeżeli chodzi o diagnostykę Crescudeiris difficile. Podstawowa diagnostyka, czyli za pomocą testów kasetkowych, wymaga, żeby pacjent był pacjentem o typowym obrazie klinicznym. Czyli potrzebna jest u pacjenta biegunka i tylko taki i wyłącznie kał biegunkowy może być podany diagnostyce w kierunku Crescudeiris difficile. Jeżeli ktoś Państwu czasami tłumaczy, że można sprawdzać nosicielstwo, że można sprawdzać kolonizację, że można sprawdzać różne rzeczy u pacjentów, to nie jest to prawda. Test kasetkowy służy tylko i wyłącznie do wykorzystania u pacjenta wtedy, jeżeli mamy możliwość pobrać od niego kał płynny, nieuformowany. Tutaj na tym obrazku widać, co znaczy nieuformowany, czyli przybiera kształt pojemnika, w którym jest. Bo do tego służy test kasetkowy, żeby potwierdzać zakażenie u pacjenta z objawami zakażeń. Oczywiście są sytuacje, w którym w związku z tym nie wolno uformowanych stolców badać w kierunku Crescudeiris difficile, bo po prostu test kasetkowy nie jest do tego stworzony. Czasami pojawia się taki problem, że przy nawracających zakażeniach może się pojawić przebieg zakażenia z niedrożnością jelit. I wtedy diagnosta nie może odmówić Państwu diagnostyki w kierunku Clostridium, nawet z wykorzystaniem kasetki, tylko trzeba napisać na skierowaniu. Prawdopodobnie jest to zakażenie etiologii Clostridioides, nawracające, przebiegające z niedrożnością jelit i nie ma możliwości uzyskania kału, czy uformowanego, czy nieuformowanego, bo na tym polega ta właśnie choroba. I teraz tak, główne czynniki ryzyka. Jak Państwo tam widzicie u góry, pierwszy czynnik ryzyka to jest antybiotykoterapia, albo może szerzej, w ogóle przyjmowanie antybiotyków. W związku z tym pojęcie profilaktyki antybiotykowej jest pojęciem bardzo wąskim i w życiu codziennym raczej się nie zdarza. Rzadkie są sytuacje, kiedy można podać antybiotyk w formie profilaktyki, bo nawet profilaktyka krótkotrwała, a już antybiotykoterapia to jest ryzyko wystąpienia Crescudeiris na zasadzie powstania dysbiozy jelitowej, czyli naruszenia balansu w mikrobiocie jelitowej, usunięcia pewnych drobnoustrojów z jelita i stworzenia
miejsca dla rozwoju innych drobnoustrojów. Czyli dysbioza jelitowa jest podstawowym patomechanizmem zakażeń układu pokarmowego i w tą niszę właśnie może wejść Clostridioides difficile. Ważnym elementem jest ryzyka jest hospitalizacja, ale również opieka instytucjonalna, czyli pobyt w domu opieki. No i najważniejszy obrazek, 80% zgonów związanych z Clostridioides difficile dotyczy pacjentów w wieku starszym. Oczywiście inne czynniki ryzyka też będą miały znaczenie, ale zaraz powiem dlaczego, pokazuję akurat taki obrazek. Co to znaczy stosowanie antybiotyków? Ogółem o 50% wzrasta ryzyko wystąpienia Clostridioides difficile zakażenia, jeżeli jest przyjmowany antybiotyk. I tam patrząc na różne typy antybiotyków, grupy antybiotyków, można poszukiwać, jak dużym ryzykiem wiąże się stosowanie tego antybiotyku u pacjenta w zakresie Clostridioides difficile. Ale jak w praktyce popatrzymy na tą tabelkę, to się okazuje, że nie ma antybiotyków bezpiecznych. Biseptol, czyli trimetoprim sulfametoksazolem, zwiększa dwukrotnie ryzyko rozwoju Clostridioides difficile. Długość terapii ma ośmiorzędne znaczenie. Skracając długość terapii, po pierwsze sprawiamy, że pacjenta narażamy na nawrót zakażeń i wytworzenie drobnoustrojów wysokolekoopornych, ale nie zmniejszamy wtedy ryzyka wystąpienia zakażenia Clostridioides. W związku z tym nie jest kluczem dla zapobiegania zakażeń skracanie bądź zmniejszanie dawki, absolutnie broń Boże. Jeżeli jest przepisany antybiotyk, to antybiotyk należy podać zgodnie ze schematem, nie skracając, nie zmniejszając dawki w złudnym mniemaniu, że może to zmniejszyć ryzyko zakażenia. I z drugiej strony należy pamiętać, nawet biseptol, skądinąd nie bardzo zły antybiotyk, nie należy do grupy niepożądanych antybiotyków, ale nawet biseptol dwukrotnie zwiększa ryzyko wystąpienia Clostridioides difficile. Przepraszam bardzo. I teraz tak, dlaczego pokazałam Państwu te rysunki w języku angielskim? Dlatego, że w języku polskim bardzo rzadko mówimy o tym, że mamy problem i że mamy możliwość nadzoru problemu, czyli przeciwdziałania sytuacji, o której mówimy. Bardzo rzadko i dowodzi tego ten slajd. Dane pochodzą z roku 2016, gdzie informacje o tym, jakie są poziomy zachorowań na zakażenia etiologii Clostridioides difficile związane z opieką zdrowotną. Najczarniejszy kolor jest w Polsce. Mamy najwyższe poziomy zachorowań. Nie mówimy o tym. Zdajemy się zapominać o tym, że właśnie u nas te poziomy zachorowań są najwyższe. A problem nieomówiony nie jest problemem, który znika. Jest problemem, który może potem wyglądać na slajdzie właśnie tak, czyli najczarniejszy kolor dotyczy Polski. Mało tego, właśnie w Polsce, to są dane dotyczące oczywiście Europy, ale bardzo podobnie wygląda to na terenie świata. Właśnie w Polsce mamy najwyższe poziomy obecności tak zwanych szczepów hiperwirulentnych. Wirulentnych, czyli zjadliwych, najgorszych, najbardziej niebezpiecznych. To jest ten rybotyp opisany na slajdzie. W Polsce udział tego rybotypu sięga 70%. Takiej wartości poza Polską nie opisuje się. No i tak, umiemy na ten temat dyskutować, przeglądać strony obce, ale po polsku jakoś rzadko nam się zdarza dyskutować na temat tego, że jest problem. W związku z tym musimy znaleźć rozwiązanie tego problemu, co zrobić. A nieomówiony problem nie znika, tylko właśnie odkłada się dalej później sam. No i podpowiedzi, co to znaczy nadzorować zakażenia etiologii Clostridioides difficile. Oczywiście z głową korzystać z antybiotyków, stosować diagnostykę mikrobiologiczną, izolować, i mówiąc o izolacji, myślę tutaj głównie o izolacji kontaktowej pacjentów z objawami zakażeń, stosować środki w sytuacji, kiedy do zakażenia dochodzi, stosować środki sporobójcze, ponieważ Clostridioides difficile jest laseczką gram dodatnią sporującą, rzadka rzecz mikrobiologii, ale akurat ta laseczka sporuje, czyli jest trudna w eradykacji w środowisku.
i zmienić troszkę zasady postępowania w momencie, kiedy mamy pacjenta z objawami zakażenia. Mianowicie w tej sytuacji absolutnie zawsze stosujemy izolację kontaktową, czyli fartuszek, rękawiczki diagnostyczne, ale nie wolno wtedy rąk dezynfekować. Każda opieka związana z pacjentem będzie wtedy związana tylko i wyłącznie z procedurą mycia rąk. Nie wolno dezynfekować dłoni w opiece nad pacjentem z prostatitis. Czyli stosujemy zasady 5 momentów higieny rąk, czyli przed każdym kontaktem z pacjentem, przed każdą procedurą czystą, po każdej czystej, tylko wybieramy tą metodę, która jest skuteczna w stosunku do sporujących laseczek, czyli tylko i wyłącznie mycie wodą i mydłem. Jakie z tego wnioski? No, pracujmy nad tym, żeby to już nie było 70-procentowego udziału pacjentów z hiperwirulentnym, czyli najtrudniejszym w opiece szczepem prostatitis, zmniejszmy narażenie na chorobę. Ale jak to zrobić w momencie, kiedy, proszę zwrócić uwagę, to znowu są dane z gdzieś tam ze świata, bo my w Polsce tego jeszcze nie wiemy. W ciągu jednego roku każdy pacjent w opiece długoterminowej, każdy mieszkaniec, rezydent, mieszkający u Państwa w domach, przynajmniej raz dostaje antybiotyk w leczeniu ogólnym. Doustnym, dożylnym, to nie ma znaczenia dla prostatitis. Droga dożylna jest również drogą narażenia na to zakażenie. W związku z tym chcielibyśmy Państwa bardzo gorąco zaprosić wraz z Panem Prezesem Lejczakiem do współpracy w projekcie naukowym, który chcielibyśmy w maju tego roku rozpocząć. Badania nad tym, co się dzieje w opiece długoterminowej w zakresie obecności prostatitis, ale nie tylko. Na tym tutaj jednym ze slajdów jest napisane, że jednym z ważnych elementów opieki nad tym pacjentem jest to, że pacjent starszy jest pacjentem z naturalnie obniżoną immunokompetencją. To nie jest pacjent w immunosupresji, to nie jest pacjent z obniżoną odpornością. Nie, to jest pacjent, który po prostu to po troszeczku systematycznie zanika, osłabia się odpowiedź immunologiczna. I jak w tym wszystkim właśnie się ma narażenie na chorobę, jaką jest zakażenie prostatitis difficile. Chcielibyśmy to sprawdzić w zespole badawczym, który mamy panią profesor Czuprewską, czyli geriatrę i specjalistę wojewódzkiego w zakresie geriatrii w Krakowie, pan profesor Heczko, mój pierwszy szef katedry mikrobiologii, profesor Damian, immunolog z Instytutu Kieszelda we Wrocławiu, który gwarantuje, że pod kątem tego badania w zakresie odpowiedzi immunologicznej będzie to badanie bardzo, bardzo ciekawe i ważne. Gorąco namawiam Państwa do współpracy. Poszukujemy w tym momencie jednostek chętnych do współpracy w zakresie tego, co się dzieje, jeśli chodzi o zachorowania, ale również jak bardzo Państwa pacjenci są narażeni, albo wręcz przeciwnie, czy mają na tyle dużo w sobie tej odpowiedzi immunologicznej, że zdają radę i nie zapadają na zakażenia. W czasie przerwy zapraszam, jestem tutaj, moje nazwisko Wójkowska, pracuję w katedrze mikrobiologii, także tam mnie również można spotkać. I to było. Dziękuję bardzo.